Dzień dobry Państwu, mikrofon FKS po meczu Stal Mielec Legionowia 1-1 przed wyjazdowym spotkaniem Stali Mielec z Kotwicą w Kołobrzegu. Trener Janusz Białek, trenerze, w tym meczu z Legionowią było widać w naszym zespole takie lekkie zmęczenie. Wydaje się, że troszkę w trudniejszej będziemy sytuacji, biorąc pod uwagę fakt, że w Kołobrzegu zabraknie też i Łętochy, i Bierzało pauzujących za kartki. No na pewno tak. Słabszy mecz, przede wszystkim dyspozycja zawodników. Po tych kilku meczach rzeczywiście rozegranych w dużym tempie, z dużym wysiłkiem, no trafił się taki słabszy, przez to trudno nam się grało. Widać to było szczególnie w drugiej połowie, gdzie dochodziliśmy do tych sytuacji strzeleckich, natomiast brakowało precyzji, brakowało tej szybkości i nie udało się zdobyć tej zwycięskiej bramki. Ale mówię, no nie martwię się tym, bo taki dołek wcześniej czy później musiał się trafić i mamy go już za sobą. Natomiast co do obecności zawodników, ja myślę, że ci, co czekają na tą grę, siedzą na tej przysłowiowej ławie i na swoją szansę czekają, na pewno wyjdą dobrze zmotywowani, na pewno wyjdą pokazać swoje możliwości, umiejętności i ten wkład, który wniosą w grę zespołu, na pewno będzie znaczący. Także jestem optymistą, uważam, że stać nas na rozegranie dobrego meczu, walkę o zwycięstwo i z takim nastawieniem jedziemy.